Cześć, witajcie, z tej strony Kratek. Dzisiaj będzie taki nietypowy odcinek. Wszystko za sprawą tej czarnej piękności. Trochę o niej poopowiadam. A więc tak, jest to Volvo EWR 170e w czarnym malowaniu. I może od przodu wyposażone w szybko złącze ładowarkowe w podwoziu. Łyżka ładowarkowa z możliwością zapięcia na głowicę dzięki adapterowi S60. Koła opony Delcora, łączony bliźniak. Żadne kamienie nie będą się wciskać między bliźniaki. Błotniki skrętne, przednie, tylne trochę większe. Z tyłu jest lemierz z zaczepem do przyczepy. DMC 8 ton. Wszystkie wyjścia, wyjście elektryczne, wyjście do kipra. Tu jest dodatkowe wyjście do na przykład hydroburty, jeśli będzie w przyczepie. A tu jest wyjście na hydrauliczne hamulce, które jest wyposażona ta przyczepa. Przyczepa oczywiście od RCM GoDab. Druga nasza przyczepa od nich. Solidny produkt. Paka jest cała z hardoksu, bardzo wytrzymała. Zawieszenie jest na resorze. Bardzo dobrze się ociąga. Praktycznie nie czuć jej w maszynie. Dużym plusem jest też to, że ośki są prawie że na środku przyczepy i nie obciąża tak mocno zaczepu, czy tam ośki, koparce. To jest duży plus. Fajnie jest przyczepa wyważona. Z tyłu burta uchylana i otwierana. Uchylana jest ręcznie, ale jak mogliście zauważyć na moich filmikach, przeważnie burtę mam otwartą, zabezpieczoną tutaj tym mocowaniem. O danych technicznych nie będę tutaj opowiadał. Można to sobie sprawdzić na stronie producenta. Fajnym dodatkiem jest podgrzewanie bloku silnika. To właśnie było w opcji na zimowe dni. Gdzieś tam można podłączyć pod 230-240 V. Blok się podgrzeje, maszyna łatwiej odpala. To jest taki duży plus. Maszyna jest wyposażona w dwie kamery z boku i z tyłu. Plus trzy lusterka. Lusterka są zmienione. To taki prezent od Volvo. Bardzo dobre lusterka, szerokokątne. Wszystko w nich widać praktycznie, co się dzieje dookoła maszyny. Jest też pływający wysięgnik. Jest to ogromny komfort dla operatora. Pierwsza taka maszyna, na której pracuję, z tą opcją. Całkiem inaczej się jeździ. Nie buja, nie skacze, nawet na dużych wybojach. Jest to ogromny plus. No i teraz czas, żeby przejść do, może nie serca maszyny, ale osprzętu, dzięki któremu maszyna staje się wielofunkcyjnym narzędziem. Jest to głowica Steelwurst X20 na dwóch szybkozłączach, dwóch pełnoprzepływowych szybkozłączach. Jak widać, jest założona szczotka obrotowa, którą można podpinać bez wysiadania z maszyny. Dodatkowo można powiedzieć, że moim zdaniem powinien być to standard, czyli zintegrowany chwytak, tak zwany krab. Są to takie palce operatora. Też wszystko jakieś drobne rzeczy można, drobne, większe nawet, można przenosić, podawać, odrzucać. No jest to super sprawa. Takimi dodatkami do głowicy, które na pewno nam się przydadzą, jest jeszcze zagęszczarka, no i chwytak. Chwytak sortujący, rozbiórkowy. Bardzo precyzyjne
urządzenie. Można nim łapać nawet małe przedmioty z wyczuciem, którego jeszcze nie mam, ale myślę, że wszystko z czasem przyjdzie. Więc tak, po rozłożeniu ma 1,80 m i z tego co wiem ma 7 ton udźwigu, czyli sporo. Próbowałem nim już podnosić płytę drogową, daje radę bez problemu. Volvo jest też wyposażone w system 3D, system Unicontrol. Dużym plusem tego systemu są takie małe, zgrabne maszty z antenami i mały tablet. Mieści się to wszystko w zgrabnej takiej walizeczce. W kabinie też nie zajmuje dużo miejsca. Jest opcja tworzenia projektu z kabiny. Myślę, że to nam się przyda najbardziej. Będzie najczęściej używane. Ale o tym to z czasem, jak już go ogarnę, to myślę, że nagram jakiś oddzielny odcinek, taki pokazowy. Volvo wyposażone jest też w centralne smarowanie, filtr cyklonowy i filtr kabinowy. Wstępny jest chyba zwykły, a głębiej siedzi filtr HEPA. O, smarowanie akurat się załączyło. O wnętrzu kabiny nie będę za dużo opowiadał. Jakbyście byli ciekawi, to zapraszam Was na kanał do Dawida, Świat Operatora. On tam dokładnie omawia kabinę, wszystkie przyciski, funkcje Volvo EW160. Też sam oglądałem przed testami pierwszego naszego Volvo. Bardzo przydatne. Wspomnę tylko, że jest tu kilka funkcji, takich jak sterowanie kołami w joysticku, które mnie najbardziej cieszą. Sterowanie kołami w joysticku, wentylowany, podgrzewany fotel, bardzo komfortowy. I cieszy mnie też ilość miejsca za fotelem. Jest tam go całkiem sporo. Także tyle. Teraz podsumowując, maszyna jest bardzo dobrze wyposażona. Na pewno nie powiedziałem o wszystkim. Łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie ma, niż wszystko wymieniać. Bardzo komfortowa. Na pewno dużo, dużo robót będziemy nią wykonywać. Na pewno będę starał się Wam pokazać, jak pracuję z każdym osprzętem, do czego go wykorzystuję. Tak. Trzymajcie się, cześć. I got that snake in me. I got that snake in me.